Zdarzają się mapy o dziwnych skalach np. 1 do 63 360. Jest to związane z różnicą w systemie miar w różnych krajach i są to raczej stare arkusze. I tak właśnie w Anglii obowiązywała skala np. 1 cal do 1 mili, czyli owo 1 do 63 360. W carskiej Rosji stosowano skalę 1 do 84 tysięcy, bo tam liczono odległości w wiorstach. Odcinek AB ma 4 cm długości. Jaką długość będzie miał ten odcinek, gdy zmniejszymy go dwukrotnie? Aby odpowiedzieć na to pytanie, wystarczy podzielić długość odcinka AB przez 2. 4 cm podzielić przez 2 to 2 cm. Narysujmy ten odcinek. Początkowa długość odcinka AB wynosiła 4 cm. Możemy zatem powiedzieć, że odcinek AB jest wzorem narysowanym w skali rzeczywistej 1 do 1. Po podzieleniu jego długości przez 2 otrzymaliśmy odcinek 2 razy krótszy. Możemy więc powiedzieć, że narysowaliśmy odcinek AB w skali 1 do 2. A jaką długość będzie miał odcinek o długości rzeczywistej 4 cm narysowany w skali 2 do 1? Zatrzymaj lekcję i spróbuj odpowiedzieć. 2 do 1 to skala powiększająca. Wystarczy zatem pomnożyć 4 cm przez 2. 4 cm razy 2 to 8 cm. Narysujmy odcinek o takiej długości. Ten odcinek ma długość równą 8 cm i jest narysowany w skali 2 do 1. A jaką długość będzie miał odcinek AB narysowany w skali 3 do 1? Zastanów się najpierw, czy to jest skala powiększająca czy pomniejszająca. Po prawej stronie jest 1, więc jest to skala powiększająca. Ile razy należy zwiększyć długość odcinka AB, aby narysować go w skali 3 do 1? Trójka po lewej stronie oznacza, że mnożymy wymiary rzeczywiste przez 3. Nowy odcinek będzie miał 4 cm razy 3, czyli 12 cm długości. Narysujmy ten odcinek. Jest on narysowany w skali 3 do 1. Narysujmy jeszcze odcinek AB w skali 1 do 4. Jaka to skala? Powiększająca czy pomniejszająca? Taki zapis oznacza, że dzielimy przez 4, więc jest to skala pomniejszająca. Spróbuj samodzielnie obliczyć, jaką długość będzie miał ten odcinek w skali 1 do 4. Nowy odcinek będzie miał 4 cm podzielić przez 4, czyli 1 cm długości. Narysujmy ten odcinek. Skala, w której go wykonano, to 1 do 4. Spróbujmy teraz rozwiązać pewien problem. Prostokąt składa się z czterech odcinków. Aby narysować go w skali, należy długość każdego z jego boków pomnożyć lub podzielić w zależności od rodzaju skali. Weźmy teraz prostokąt o wymiarach 50 cm na 75 cm i spróbujmy obliczyć jego wymiary w skali 1 do 5. Oblicz samodzielnie długości boków tego prostokąta w skali. To jest skala powiększająca czy pomniejszająca? Skoro po lewej stronie dwukropka znajduje się 1, a po prawej 5, to jest to skala pomniejszająca, bo dzielimy przez 5. Aby narysować ten prostokąt w skali 1 do 5, należy długość każdego boku zmniejszyć pięciokrotnie. Weźmy krótszy bok prostokąta i podzielmy jego długość przez 5. 50 cm podzielić przez 5 to 10 cm. Dłuższy bok tego prostokąta w skali 1 do 5 będzie miał 75 cm podzielić przez 5, czyli 15 cm długości. Prostokąt o wymiarach 50 cm na 75 cm narysowany w skali 1 do 5 ma wymiary 10 cm na 15 cm. Gdy znasz rzeczywistą długość odcinka i chcesz narysować go w odpowiedniej skali, sprawdź najpierw, czy skala jest powiększająca czy pomniejszająca. Następnie odpowiednio podziel lub pomnóż długość odcinka przez liczbę wskazaną w skali. Ten dział dotyczy skali na planach i mapach. Wszystkie działy znajdziesz na naszej stronie internetowej pistacja .tv.